Krakowska Szkoła Ekonomii. Mapa kontynentu europejskiego z przełomu XIX i XX wieku to mapa, na której nie ma Polski. Jej terytoria są podzielone między trzech zaborców, traktujących w różny sposób Polaków. Szkoła krakowska mogłaby nigdy nie powstać, gdyby nie liberalna na tle pozostałych zaborców polityka Austro-Węgier. Przedstawicielami szkoły byli Adam Krzyżanowski i jego uczniowie Adam Heidel i Ferdynand Zweig. Wspólną częścią różnych metod badawczych były zasady, umiłowanie wolnego rynku, rządów prawa i szacunek dla wolności. Opowiadali się za stabilną walutą, minimalizacją państwa w gospodarce, niskimi podatkami i za uproszczeniem działalności gospodarczej. W niepodległej Polsce od 1926 roku rządziła sanacja, a jej działania były bardzo oddalone od idei wolnego rynku.